Hejczka, kochani, odzywam się do Was szybciutko z pracy. Musiałam wpaść na chwilkę popakować paczki, bo dzisiaj wybieramy się do Wrocławia na taki fajny weekend. Myślę, że ponagrywam Wam w miejscowych, jakich będziemy. Wiem, że lubicie też takie filmy. Ja też mam, słuchajcie, bardzo złe przeczucia, naprawdę bardzo, bardzo złe przeczucia, że niedługo wszystko wróci do stanu tego sprzed wakacji i znowu będziemy pozamykani i znowu nigdzie nie będzie można jechać, więc jeżeli jest taka możliwość wyrwać się gdzieś na weekend, to ja po prostu ja idę w ciemno, ja to chcę zrobić. Bo boję się, że naprawdę od października, no właśnie, wszystko wróci do, jak chciałam powiedzieć, do porządku, nie do porządku, do tego burdelu, co był. Także to pierwsza sprawa. To nie pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa jest taka, że dostaję bardzo dużo pytań, czy to serum można używać, jeżeli po COVID-zie straciłyście włosy, znaczy nie straciłyście, ale przeżydziły Wam się włosy i chcecie je wzmocnić, tak, jak najbardziej tak. Możecie używać tego serum i myślę, że na pewno te włosy wzmocnicie. Tym bardziej, że problem wypadania włosów właśnie po wiadomo czym jest bardzo duży. Przychodzi tu do mnie bardzo dużo pań, nawet po peruki, bo tak niestety dużo tych włosów straciły. Więc jak najbardziej na wzmocnienie możecie używać. Druga sprawa jest taka, że odkąd prowadzę sklep, nie dostałam tyle pytań, jeżeli chodzi o zniżkę. Więc jeżeli chodzi o zniżkę, to powiem Wam tak, ja wiem, że to serum nie jest najtańsze. Natomiast musicie też wiedzieć, że tutaj produkty były sprowadzane z zagranicy, są niedostępne w Polsce, co było olbrzymim kosztem. Natomiast no mówię, wiem, że to nie jest mały koszt, także zniżka jest, jeżeli kupicie na pełną kurację, czyli te dwa opakowania, więc już ta zniżka jest, jak sobie wejdziecie na stronę. Druga sprawa jest taka, że tak pomyślałam, myślałam sobie, że skoro się kończą wakacje, zaczyna się rok szkolny, to tak dla polepszenia humoru też będzie zniżka i to dla każdego. Wszystkie zasady, jak tą zniżkę można otrzymać, uzyskać, będziecie mieli pod filmem, ale teraz tak pokrótce powiem, że chodzi tylko o to, że musicie udostępnić mój sklep, sklep nahemi.pl na Facebooku bądź na Instagramie, zrobić screena i przesłać mi na mojego maila i jakby tutaj od razu dostaniecie kod do zniżki. To jest druga sprawa. Jeszcze jedna sprawa, jak wiecie albo nie wiecie, prowadzę też jeszcze jeden kanał, to jest Nahemi Strefa Pacjenta. Tam jest bardziej tak, no, dla pacjentów, jest dużo rzeczy o sklepie. Znaczy, to jest kanał, który się dopiero rozwija, ale był tam konkurs. Pokazywałam Wam różne peruki i osoba, która zgadła, która z tych peruk jest naturalna, też uzyskuje zniżkę na zakupy w sklepie. I dużo z Was pisze do mnie, że takiej zniżki nie uzyskało. Nie uzyskałyście tej zniżki, ponieważ moje drogie, źle odpowiedziałyście. Zniżkę dostawały tylko osoba, która zgadła, która z pokazywanych peruk jest naturalna. Więc jeżeli do kogoś napisałam, to znaczy, że ten ktoś dobrze odpowiedział, a jak nie napisałam, to znaczy, że odpowiedział błędnie i zniżki nie dostał. To tak mówię to na tym kanale, bo przypuszczam, że to osoby z tego kanału są na tamtym kanale. Ale oczywiście też zachęcam, bo tam też możecie uzyskać zniżkę, także wszystko jest pod filmem, słuchajcie, no, także tak myślę, że taka obopólna korzyść z takiego konkursu, gdzie tak naprawdę każdy może wygrać, nie ma żadnego losowania i tak dalej, a zniżkę możecie wykorzystać na wszystko, niekoniecznie na serum. Dobra, ja się pakuję, kończę i zapraszam Was na, myślę, taki weekend fajny, mam nadzieję. Brawa, na gościa, brawo! Witam Was serdecznie z Zamków Dobrej, koło Wrocławia. Trafiliśmy tutaj nie przez przypadek, wczoraj byliśmy właśnie na żużlu. Tak nagrywam się w tą stronę, żebyście widzieli ten zamek, ale zaraz Wam jeszcze, nagrywam dokładnie. Jest przepiękne miejsce, słuchajcie, bardzo blisko Wrocławia, więc jeżeli się tu wybieracie, to tak klimatyczne miejsce. Mój mąż tu kiedyś trafił przez przypadek, jak był na szkoleniach i jak mi o tym opowiadał, ja mówię, Boże, ja bym chciała tu kiedyś wrócić. No i się udało, słuchajcie. Może jednak tak będę nagrywać już. No i się udało. Tak, noc była, słuchajcie, no, fenomenalna. Nie wiem czemu, ale tak mi się dobrze spało. Jakieś, jeszcze wczoraj tak przyjechaliśmy koło, która była chyba koło 22:30, więc taki klimat troszkę mroczny, jak lubicie takie, no cudownie, potem Wam ponagrywam. Niestety światło jest troszkę fatalne, ale tyle co się da, to Wam ponagrywam. Pan właściciel jest przemiły. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj jest troszkę drożej. Natomiast my mamy pokój kilkuosobowy, więc da się coś pokombinować albo zadzwonić do Pana osobiście.
Wszyscy jeszcze śpią, jak zwykle. Jak zwykle wiecie, szósta, oczy jak 5 zł, no starałam się wyleżeć, ale mówię nie, wstaję, kąpię się, położę tutaj, ponagrywam, pojedziemy jeszcze dzisiaj do zoo, do Parku Japońskiego we Wrocławiu i jeszcze takie fajne miejsce, także wszystko Wam będę pokazywać, wiem, że lubicie takie vlogi, pooglądać sobie. Taka pańczyna fajna. A, bo kropelki są na niej. Ale cudna pańczyna. Wszystkie tak wyglądają. Pan powiedział bardzo miłą rzecz, ponieważ jak zobaczył mnie z kamerą z rana, jak nagrywam, to mówi: o, pani już od rana w pracy. To było bardzo miłe, wiecie dlaczego? O, jakie słońce. Bo dużo osób właśnie nie docenia osób nagrywających, znaczy nie traktuje osób, które nagrywają, jako osoby, które są po prostu w pracy, pracują. YouTubowanie, jak to tak brzmi wzniośle, no jest traktowane troszkę bardziej jako takie właśnie pajacowanie, jako hobby, a na niektórych to jest normalna praca. I do tego powiem Wam, że czasami dosyć trudna, ze względu na to, że różne są kontenty i różne są kanały, prawda? I niektóre filmy, na przykład takie bardzo merytoryczne, wymagają dużego zaangażowania, przygotowania, czy na przykład takie kanały, gdzie się zaprasza gości, przeprowadza się z nimi rozmowę, plus niektórzy zajmują się sami właśnie nagrywaniem, montażem, już sama umiejętność dobrania sprzętu, na przykład takie ujęcia z drona. Oj, coś miał katar. Także no, jakby to w niektórych, niektórzy mają taką mentalność, że praca, no to musi być praca na kopalni, ciężka, fizyczna. O, ślimaczki. A co to takie właśnie nagrywanie? Ale czasami powiem Wam, że wymaga to troszkę czasu. Ja na przykład teraz składam film, który nagrywałam z metamorfozy pacjentki. I powiem Wam, że już go składam drugi dzień, ponieważ jest tam mnóstwo wartościowego tekstu. Trzeba sprzężyć ten tekst z no, nagrywkami, na przykład z tym, jak panią malowaliśmy, jak ją ubieraliśmy. Do tego wybrać to, co jest najważniejsze, a jest ciężko wybrać, ponieważ wszystko jest mega ważne i wartościowe. Ale tak, żeby ten film, wiecie, nie trwał na przykład 2 godziny. I teraz pomyślcie sobie, że takie nagrywanie tego filmu trwało około 4 godziny, no i tak 2 dni montażu, no ale ja nie montuję tego po 8 godzin, tylko też powiedzmy po 3 godziny na tym dziubie, więc no myślę, że tak ponad taka dniówka będzie takiego montowania takiego filmu, opisy i tak dalej, no także dobra, nieważne, ale czasami można się troszkę narobić. Byłem 11 lat temu u pana i bardzo fajne to miejsce mi się spodobało wtedy. Wtedy jeździłem, pracowałem i szkoliłem i przypadkowo tutaj trafiłem, ponieważ nie miałem gdzie spać i późno wieczorem przyjechałem i pamiętam, że pan odebrał i powiedział: tak, jest możliwość nocowania. To chyba początki były, 11 lat temu ten zamek, tak? Kiedy... Tak, ja rozpocząłem działalność w 2007 roku i od tego czasu jak gdyby niezmiennie prowadzimy hotel i restaurację. A niech mi pan powie, co ten zamek wcześniej, jakie miał funkcje? Zamek powstał w 1633 roku na potrzeby wojny 30-letniej. Z racji tego, że żadne bitwy tu się nie odbyły, przekształcono zamek na rezydencję wdów książąt aleśnieckich. W tych czasach to było w ten sposób, że panowie rycerze walczyli na wojnach, ginęli, wdowy były, trzeba było je przesunąć na boczny tor, nazwijmy to. Aha. I one tu rezydowały. Zresztą tu jest legenda z tym związana, że jeden z nie wiem, żołnierzy, jakichś rycerzy, nie żołnierzy, rycerzy, powiesił się w nieszczęśliwej miłości do księżnej.
O, no proszę, a ja powiedziałem, że nie, że tu straszę, jak było ostatnio. A niech mi pan powie, a co było tutaj wcześniej, przed tym, nim pan przyjął ten zamek? Ponieważ no to już mogę powiedzieć tak, po wojnie. Nie mam tu żadnych zmian historycznych, ale po wojnie był dom repartianta, następnie był dom pracy twórczej, później szkoła i następnie my. I później państwo. Kolejna miejscóweczka, słuchajcie, też wam pokażę, bo no, tak sobie zrobiliśmy taki dłuższy weekend. Jaki bajer, ja tutaj nad tym oknem, jak to otworzyć okno, a tutaj taki sprzęcik, wystarczy nacisnąć guziczek i proszę, okno się otwiera. No ale człowiek, jak to się mówi, człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś człowieka nie wyjdzie. Ja jestem ze wsi, jestem z tego dumna, także można to tak nazwać. Łazieneczka super, ogólnie, czekajcie, bo jeszcze wam nie powiedziałam, gdzie my w ogóle jesteśmy teraz. To jest za Wrocławiem i to się nazywa Jakubus. Mamy pokoje nad stajnią, to jest w ogóle cudnie, będę wam nagrywać, to wam pokażę w ogóle konie, stajnie. Ogrody, no jest, powiem wam, zacnie, taki pokoiczek, także elegancko. Na chwilę, słuchajcie, byliśmy też w zoo, chciałam powiedzieć w Chorzowie, w zoo we Wrocławiu. Ja byłam tam jakiś czas temu, pamiętam, zimą, naprawdę dawno temu. I w sumie wam nic nie nagrywałam, może jakieś wam wstawki tylko porzucałam, bo była taka ilość ludzi, były takie kolegi, że mój tata stał do Afrykarium, czyli to taki najważniejszy punkt we Wrocławiu, 2 godziny prawie. Gdyby nie jego tutaj chęć stania w tej wielkiej kolejce, to byśmy tam nawet nie poszli. Także co mogę powiedzieć? No zo jak zo, ale już Dawid się do mnie dobija, pewnie jest jedzenie, jest taka głodna, słuchajcie, ale mówię, idę z torbami, także no, także nic tam z zo nie nagrałam, bo jakoś tak, nie wiem, no nie bardzo czułam ten klimat. O, proszę, takie to klimaty mi się podobają, że po prostu jacuzzi, widoki na jakieś padoki z konikami. O, jakiś tam konik sobie nawet jest, proszę. Mamy z uroków tego hotelu, bo tutaj jest jacuzzi i są takie fajne sauny, o. Także i w ogóle jest cudny widok na konie, także... Co? Można sobie oglądać koniki, także... O, wejdziemy do sauny. Ło, ale gorąco, przed chwilą były laski, chyba mają panieńskie. Normalnie czuć, jakby to powiedzieć, zapach alkoholu. Aż mi odurzyło po prostu. Dobra, wyjdę na chwilę, nieco się przewietrzę, bo tam było z 10 dziewczyn i wszystkie były w stanie, no takim fajnym. A żal, że się wakacje kończą, nie? Kurde, z tą pogodą. Z jednej strony mamy fajnie, mamy różne pory roku, ale z drugiej strony żal tego lata, że tak szybko mija. No, chociaż i tak nie mamy co narzekać, w tym roku naprawdę lato było łaskawe, weekendy były ciepłe, bo chyba w tamtym roku weekendy były cały czas mokre, więc... znaczy w sensie mokre, to już burze, deszcze, a teraz jakoś tak spoko. Dobra, idę do sauny, bo zamarznę i... Dawid, mogę wejść z twoim telefonem do sauny? Mogę wejść? Nie. Mogę wejść do z tym, z kamerą? Do sauny? Się zdupi i będzie na mnie. O, Susa Marsa. O, o. Super miejsce suma też. Naprawdę, w Polsce jest tyle naprawdę fajnych miejsc, że to jest niemożliwe. Jestem tak przeżarta, że ledwo chodzę. Naprawdę. Te wakacje, to wam powiem, że się odbiją negatywnie na mojej wadze. Na pewno już się odbiły. Powiem wam, że jakbym jeszcze robiła panieński, to też bym chciała tak właśnie zabrać koleżanki i sobie gdzieś wyjechać. Tak, nie jak jakieś, bo ja miałam w knajpie pełno ludzi, a jakbym miała wybierać, to chciałabym właśnie gdzieś tak na uboczu z dziewczynami sobie pojechać. No, dajcie znać, jak wasz panieński. Czy też miałyście gdzieś w knajpie, w dyskotece, czy raczej gdzieś wyjechałyście, bo teraz chyba tak bardziej, jakby to powiedzieć, popularne jest właśnie, żeby coś zarezerwować na łonie natury, że tak powiem, ściaprać się we własnym towarzystwie, także to ma swój urok. A tu widok sauny. No cudnie, po prostu cudnie. Jestem zachwycona. Tutaj spaliśmy, nad stajnią, dosłownie.
O, tu są pokoiki u góry. A pod jest wejście do stajni. I tak jak pani powiedziała, nic nie czuć, nie śmierdzi. Wejdę, może mnie nie pogonią. Są to jakieś konie? Chyba nie. Powiem wam, że tak naprawdę na weekend idealnie, żeby się ślautować. To jest w ogóle tak spokojnie, ja aż mam uszy przytkane chyba z tego. Słuchajcie, spokój, że aż normalnie nie mogę się przyzwyczaić. Tak czuć tutaj taką ciszę, spokój, sielankę. Człowiek aż jest taki spowolniały. Wczoraj tak długo, słuchajcie, siedzieliśmy w tych saunach, w tych baniach, że coś mam dzisiaj z zatokami. Ja oczywiście, jak to ja. Co wyzdrowieję, to zaś chora jestem. O, zobaczcie, jakie fajne widoczki. Tutaj są fajne pokoje. Tutaj, tam gdzie jest właśnie ten widok na pola i bania i sauna. My też mieliśmy fajnie nad stajnią. Ojej, a zatoki zapalone. Ogrodnik to tu ma roboty. Cel nie miara. No. A, zbieramy się, także słuchajcie, to co dobre szybko się kończy, a to co złe, jak krowa się wlecze, tak? Tym optymistycznym akcentem zbieramy się stąd, jedziemy jeszcze na jakiś basen wykorzystać, bo jutro ma być 18 stopni podobno, więc... Także serdecznie dwie miejscowe w sobotę, zamek w Dobrej i tutaj cały czas zapominam, jak to się nazywa. Dam wam linka pod filmem. Polecam, mega, naprawdę.